Tematem płyty jest metafora. Środek wyrazu kojarzący się raczej z poezją, ale i w kinie zdarzają się trafne, udane metafory. Istotą tego środka jest nakładanie się na siebie dwóch sfer znaczeń. Jeden, ten widoczny na zewnątrz, jest metaforyzujący, a ten ukryty jest metaforyzowany. Obie sfery znaczeń są istotne. Ważne jest, żeby to, co widzimy, było samo w sobie atrakcyjne, ciekawe, ale żeby było coś, co odsyła do tych znaczeń metaforyzowanych. Tak jest w trzech filmach dokumentalnych, które są na tej płycie nagrane. Wszystkie trzy zresztą należą do klasyki polskiego dokumentu. Wszystkie dostały główną nagrodę Grand Prix na najważniejszym polskim festiwalu filmów krótkometrażowych, krakowskim. Siedem kobiet w różnym wieku Krzysztofa Kieślowskiego w roku 1979, w późnej fazie epoki Gierka. Szczurołap Andrzeja Czarneckiego w 1986 i Wszystko może się przytrafić Marcela Łozińskiego już po transformacji ustrojowej w roku 1995. Nie wszystkie jednak do swojej sytuacji politycznej bezpośrednio się odnoszą. To jest przypadek drugiego, pod względem chronologicznym, z tych filmów, filmu Szczurołap w reżyserii Andrzeja Czarneckiego, który zresztą, szkoda, przestał robić filmy, zajął się biznesem i właśnie ten Szczurołap jest jego najwybitniejszym osiągnięciem. Ten film odsyła właśnie do współczesnych, aktualnych znaczeń politycznych. Metody muszą być wysublimowane. Na przykład odciąć od wody, odciąć, a później wodę struć. To, co oglądamy, to, co słyszymy, samo w sobie jest niezmiernie ciekawe, ale równocześnie to jest tak skonstruowane, że ówczesna publiczność odnosiła historię Szczurołapa do swojej sytuacji, do sytuacji społeczeństwa ówczesnego, które żyło w smudze późnego PRL-u. Kiedy ten Szczurołap opowiada, że pierwszy problem, który zawsze ma w czasie takiej akcji do rozstrzygnięcia, to jest, czy od razu truć, czy najpierw uwodzić, dawać nadzieję, obłaskawiać. Kiedy potem mówi, że jak obłaskawiać, to najchętniej przez dokarmianie. Kiedy potem mówi, że już na samym końcu akcji zostają najwytrwalsi przywódcy, którzy schodzą do podziemia, czają się, nie wierzą. No to wszystko to było odnoszone do bieżącej polityki. Więc ta lektura filmu była podwójna. Tak mi ufają, że leżą trupy obok, zdychają, a następne ciągle jedzą. Zaufały do końca. I nie przyjdzie im do głowy, że ja mogłem je oszukać, zdradzić. W dwóch pozostałych filmach te metafory są ogólniejsze, odsyłają do sytuacji ogólnoludzkiej, do losu. Siedem kobiet w różnym wieku Krzysztofa Kieślowskiego to film, którego siła polega na tym pomyśle, żeby siedem faz życia dziewczynek, później dziewcząt, później młodych kobiet, później już kobiet starszych, związanych z baletem, tak uspójnić, tak skonstruować, żebyśmy czuli w pewnym momencie oglądania tego filmu, to dociera do nas, że to jest o losie każdego. Wreszcie Wszystko może się przytrafić. Film Marcela Łozińskiego z roku 1995. Tutaj może najbardziej złożona jest ten proces metaforyzacji. Na pierwszym poziomie odbioru ten film można traktować niemal jak album rodzinny. Bohater tego filmu, mały chłopiec, Tomaszek, przedstawia się w pewnym momencie, mówi, że nazywa się Łoziński. No i autor nie ukrywa zatem, że to jest jego synek, że on po prostu filmuje pójście z synkiem do parku, do łazienek. Domyślamy się, że to są łazienki przed południem, bo są tylko małe dzieci i ludzie starsi, emeryci. Reżyser
mówił, że nie było scenariusza. On po prostu zorientował się, że jego syn ma taką łatwość kontaktu i w sposób naturalny, ze swojej ciekawości zwyczajnej, zadaje ludziom takie ciekawe, ważne pytania, które normalnie krępowalibyśmy się zadać. Czy pan będzie jeszcze żył, kiedy ja będę dorosły, albo czy jest pani zadowolona ze swojego życia. Ci ludzie, których oglądamy w tym filmie, nie wiedzieli, że są filmowani. Kamera była oddalona około 50 metrów od scen filmowanych. Dźwięk był nagrywany przy pomocy mikroportu, który chłopiec miał ukryty, i on improwizował. On rozmawiał z tymi wszystkimi swoimi partnerami rozmów w sposób naturalny. Pani się rozwiodła z mężem i pani jest sama? No, rozwiodłam się z mężem. Nie zgadzaliśmy się po prostu i się rozwiodłam. A kto został w pani domu? No, mąż został. A pani poszła trochę dalej? No, poszła na dworzec, poszła. Z jednej strony to, co jest tutaj metaforyzowane, ta ukryta treść obrazu, to jest, można i tak powiedzieć, obraz społeczeństwa. Obraz społeczeństwa w środku pierwszej dekady po naszej transformacji ustrojowej. Są tu wszyscy. Są beneficjenci nowej sytuacji, są spauperyzowani inteligenci, jest kloszardka, która żyje na dworcu centralnym i zbiera butelki, żeby znaleźć środki do życia. Ale równocześnie czujemy, że chodzi o coś innego, o coś głębszego, o coś więcej. Chłopiec to jest trochę mały książę, jego czerwona kurtka przypomina o ilustracjach Saint-Exupériego. On dojrzewa na naszych oczach. On z jednej strony się bawi, mnóstwo tych scen jego zabaw, normalnych, dziecinnych zabaw, jest też w tym filmie zarejestrowanych. Ale równocześnie dowiaduje się w ciągu tego filmu czegoś bardzo zasadniczego. Dowiaduje się, uświadamia sobie, że wszyscy musimy przeżyć śmierć naszych bliskich, że życie nie układa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jak się ma rodzinę, ma się dzieci, żyje się wesoło, no to chciałoby się żyć. A jak jest się samotnym, to życie jest ciężkie. Końcowy obraz tego filmu, kiedy wzdłuż parkowej alejki odchodzą najpierw w głąb obrazu, w ciemność starzy ludzie i później ten mały chłopiec odjeżdża na hulajnodze, a jeszcze towarzyszy temu wszystkiemu obraz pawia, który zgodnie ze słownikiem symboli reprezentuje porę zmierzchu w życiu człowieka, no to mamy taki wstrząsający obraz tego, co nieuchronne, co rzadko zdarza się w filmie dokumentalnym, ale właśnie w takim, który wykorzystuje twórczo metaforę, jest możliwe.